o ustaleniach Instytutu Pamięci Narodowej w roku 2013 w zasadzie można byłoby uznać temat śmierci generała Władysława Sikorskiego za zakończony. Każdy, kto dzisiaj próbuje cokolwiek wyjaśnić w tej tajemniczej historii, zaraz jest posądzany o tworzenie kolejnej teorii spiskowej. Jak powszechnie wiadomo, to fakty powinny tworzyć historię. Toteż nigdy w historii nie zdarzyło się, by po wylocie samolotu oficjalnej delegacji rządowej na pasie startowym odnaleziono ciało jednego z pasażerów tegoż samolotu. Tak stało się w tym wypadku. Jakiś czas temu, szukając zdjęć do kolejnego odcinka, natrafiłem na artykuł z roku 2012 pod tytułem Polski major wysadza niemiecki most. Przypomniałem sobie, że nazwisko głównego bohatera tego artykułu, polskiego majora Michała Protasewicza, znane mi było od lat, a dokładnie od początku lat 80. zeszłego stulecia, kiedy to miałem ogromny zaszczyt poznać również majora pilota Jana Jokiela, uczestnika bitwy o Anglię, w składzie 302 Dywizjonu Myśliwskiego oraz jednego z 316 Cichociemnych. Wspólnie z Janem Jokielem próbowaliśmy rozwikłać zagadkę katastrofy gibraltarskiej, w której zginął naczelny wódz polskich sił zbrojnych na zachodzie, generał Władysław Sikorski. Spisane relacje świadków, setki wycinków prasowych oraz uwagi innych pilotów stanowiły dla nas bezcenny materiał, który oczywiście był w posiadaniu pana Jana Jokiela, a z którym to materiałem ten wspaniały człowiek podzielił się ze mną. Po przeanalizowaniu wszelkich możliwości śmierci pasażerów Liberatora doszliśmy do wniosku, że generał Sikorski najprawdopodobniej nie musiał zginąć w samolocie. W jednej z relacji natrafiliśmy na stwierdzenie, że na pasie startowym znaleziono ciało kaprala Jana Gralewskiego, kuriera z Warszawy. Po jakimś czasie pan Jokiel wręczył mi egzemplarz swej książki pod tytułem Udział Polaków w bitwie o Anglię. Z wspaniałą dedykacją Romanowi Mąkosie, z wyrazami wielkiego uznania za jego dociekliwość i ogrom pracy w pogłębianiu uczciwej, źródłowej wiedzy o losach naszych lotników walczących w RAF-ie w okresie ostatniej wojny. Jan Jokiel, major pilot Virtuti Militari 5 klasy, Cichociemny Ligota od 31 marca 1942 w dyspozycji Komendy Głównej Armii Krajowej Warszawa. 7 października 1984, Sopot. Po kilkunastomiesięcznej nieudanej próbie rozwikłania tragedii w Gibraltarze we wrześniu 1985 roku otrzymałem od pana Jana Jokiela zdjęcie jego portretu narysowanego w Nordholt w roku 1942, również z dedykacją. Romanowi Mąkosie, z wyrazami szczerego i głębokiego uznania za jego olbrzymi zasób rzetelnej wiedzy o naszym lotnictwie okresu wojny 1939-1945 oraz za nieocenione prace w próbach uporządkowania moich historycznych materiałów lotniczych. Sopot, 16 wrzesień 1985. Jan Jokiel. W czasie naszych licznych spotkań opowiadał mi o swych kolegach i przełożonych, między innymi z okresu szkolenia, kiedy zdecydował się zostać rzucony do okupowanego kraju. To właśnie wtedy wymienił wielokrotnie nazwisko podpułkownika Michała Protasewicza jako szefa polskiego wywiadu, z którym miał częste kontakty. Osobę podpułkownika Protasewicza poznałem z licznych wspomnień o nim pana Jana Jokiela. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że w archiwach wielu krajów, takich jak na przykład Watykan, czy Wielka Brytania i nie tylko, znajduje się mnóstwo nieznanych nikomu dokumentów, o których mało kto słyszał. Osoby, które wiedziałyby cokolwiek na temat niektórych zdeponowanych w czasie ostatniej wojny dokumentów, dzisiaj już nie żyją.
lub niestety o nich nie pamiętają, a zdeponowane w archiwach nieznane informacje mogłyby zmienić postrzeganie historii II wojny światowej. Gdy pod koniec lat 80. ubiegłego wieku w Instytucie Polskim i Muzeum imieniem generała Władysława Sikorskiego w Londynie przez zupełny przypadek natrafiono na zalakowaną kopertę, na której widniał napis „Otworzyć wolno po zakończeniu wojny”. Znalazcy tej koperty osłupieli ze zdziwienia. Jak to było możliwe, by przez tyle lat nikt nigdy nie natrafił na ten dokument? Po zerwaniu pieczęci i odczytaniu zawartości tajemniczej koperty okazało się, że stanowi ona opis tajnej operacji wywiadu brytyjskiego na terenie Niemiec w dniu 5 września 1939 roku, w której wziął udział polski oficer major Michał Protasewicz, ten sam, o którym wspominał mi przed laty pan Jan Jokiel. W sierpniu roku 1939 do Wielkiej Brytanii przybyła polska delegacja. W składzie podpułkownik Stanisław, w niektórych dokumentach widnieje imię Stefan Ruger oraz major Michał Protasewicz. Obydwaj oficerowie pracowali w Inspektoracie Saperów Sztabu Głównego Wojska Polskiego. Szefem Wydziału Administracyjno-Kontrolnego był właśnie podpułkownik Stanisław Ruger. Celem wizyty polskiej delegacji miało być zapoznanie się z nowymi brytyjskimi urządzeniami minerskimi, które miały być użyte w przyszłych działaniach dywersyjnych. Liczne próby nowych urządzeń odbywały się na brytyjskim poligonie wojskowym w Aldershot, miasteczku położonym w hrabstwie Hampshire, około 60 km na południowy zachód od Londynu. Aldershot jest związane z armią brytyjską od roku 1854, kiedy to został założony w nim garnizon. Do dziś miasteczko znane jest jako dom armii brytyjskiej. 5 września 1939 roku major Protasewicz poznał oficera brytyjskiego wywiadu, kapitana Digginsa, którego wielokrotnie widywał na poligonie w Aldershot. Kapitan Diggins zaproponował, by major Protasewicz wziął udział w tajnej operacji, zachowując jednak milczenie na ten temat. Oczywiście major Protasewicz wziął udział w operacji wysadzenia mostu na terenie Niemiec. Operacja, która jak na możliwości wywiadu brytyjskiego została przeprowadzona perfekcyjnie. Zbyt perfekcyjnie, gdyż znane późniejsze przynajmniej niektóre operacje brytyjskiego wywiadu w czasie II wojny światowej nie przebiegały tak, jakby sobie tego życzono. Przenieśmy się do roku 1943. Oddział 6 Sztabu Naczelnego Wodza był komórką utworzoną 29 czerwca 1940 roku i ściśle współpracował z Polską Sekcją Brytyjskiego Kierownictwa Operacji Specjalnych, tak zwanego SOE. Od 27 marca 1942 roku do 10 lipca 1944 roku szefem oddziału 6 był wspomniany wcześniej, lecz już nie major, tylko podpułkownik dyplomowany Michał Protasewicz. Na zdjęciu pierwszy z lewej w polskim mundurze. Od chwili objęcia szefostwa przez podpułkownika Protasewicza 6 oddział rozpoczął na dobre przerzucanie do okupowanej Polski cichociemnych oraz kurierów. To właśnie w czasie pełnienia obowiązków szefa przez podpułkownika Michała Protasewicza 6 oddział zawdzięczał swój największy rozwój i osiągał wspaniałe wyniki. 4 dni po objęciu szefostwa 6 oddziału przez podpułkownika Protasewicza 31 marca 1942 roku do Polski został rzucony Jan Jokiel, jeden z 316 cichociemnych, wśród których była jedna kobieta, Elżbieta Zawadzka, która zmarła w roku 2009, dożywając 100 lat. To właśnie pani Elżbieta Zawadzka była jedyną osobą poza pracownikami wywiadu, którzy prowadzili śledztwo w sprawie śmierci generała Sikorskiego i która poznała pewien dokument stanowiący klucz do wyjaśnienia zagadki śmierci generała Sikorskiego. Lipca 1943 roku o godzinie 23.07 rozbił się w Gibraltarze Liberator o numerze ewidencyjnym AL-523 z naczelnym wodzem generałem Władysławem Sikorskim
i 15 osobami na jego pokładzie. Tak brzmi oficjalna wersja wydarzeń. Lecz tak naprawdę wielu ciał nie odnaleziono. Między innymi córki generała Sikorskiego, Zofii Leśniowskiej. Ilu naprawdę było pasażerów Liberatora AL-523, do dziś nie wiadomo. 5 lipca 1943 roku, dzień po tragedii w Gibraltarze, w gabinecie szefa polskiego wywiadu podpułkownika Protasewicza zjawili się dwaj brytyjscy oficerowie, podpułkownik Wilkinson i major Parkins, którzy poinformowali go, że na pasie startowym znaleziono ciało Jana Gralewskiego, który został zastrzelony. A więc była to ofiara, która nie zginęła w samym samolocie, jak oficjalnie przyjęto. Po wizycie brytyjskich oficerów podpułkownik Protasewicz wysłał pilną depeszę na Gibraltar. Podać bardzo pilnie rysopis Jana Gralewskiego, Pankowskiego i wszystkie posiadane o nim dane, skąd przybył w ostatnim etapie i w jaki sposób sprawdziliście, że to kurier z kraju. To właśnie podpułkownikowi Protasewiczowi i jego wydziałowi zależało najbardziej na wyjaśnieniu tej tragedii. 6 lipca 1943 roku podpułkownik Protasewicz udał się do Gibraltaru, na miejsce zdarzenia. Po tej wizycie i na podstawie informacji swych agentów sporządził raport, w którym stwierdził: kurier kapral Jan Gralewski zginął wraz z naczelnym wodzem, ale nie na pokładzie samolotu. Kurier został zabity. W późniejszym raporcie napisał, że Gralewski zginął od strzału w głowę, co było metodą NKWD. Czy szef polskiego wywiadu, podpułkownik Michał Protasewicz, składając swój raport, mógł się pomylić, twierdząc, że kapral Jan Gralewski i generał Sikorski zginęli razem, lecz nie na pokładzie samolotu? W roku 1993 w rozmowie z panem Dariuszem Paliszewskim, który śmierci generała Sikorskiego poświęcił niemal dwie dekady, sekretarz ministra spraw wewnętrznych Tadeusza Romera oraz wysoki rangą oficer MI6, czyli brytyjskiego wywiadu, Antoni Chudzyński powiedział, że w samolocie, który uległ wypadkowi, generała Sikorskiego nie było. Wspomniana wcześniej jedyna kobieta cichociemna, Elżbieta Zawadzka, twierdziła, że widziała dokument, który stwierdzał, że Gralewski został zastrzelony na pasie startowym, gdzie go znaleziono. Czy na pewno Jan Gralewski był tym, za którego się podawał? Dlaczego podał więc prawdziwe nazwisko, a nie konspiracyjne? Pankowski. Wszak obowiązywała zasada, że dla bezpieczeństwa rodzin w Polsce operowało się nazwiskiem konspiracyjnym, czyli fałszywym. Jak ustalił podpułkownik Protasewicz, kapral AK, kurier Jan Gralewski przybył do Gibraltaru 23 czerwca 1943 roku, a więc na 10 dni przed tragedią Liberatora AL-523. Natomiast oficjalnie miał przybyć na Gibraltar w nocy z 2 na 3 lipca 1943 roku, a więc na dobę przed tragedią. Nigdy nie wyjaśniono, czy Gralewski, znaleziony na pasie startowym, był tym, za którego się podawał. Kapral Jan Gralewski, kurier z Warszawy, został osobiście zaproszony przez generała Władysława Sikorskiego na pokład samolotu. Oficjalnie zginął wraz z nim na jego pokładzie. Lecz fakty są bardziej złożone. Raport szefa polskiego wywiadu podpułkownika Michała Protasewicza oraz dokument, który widziała Elżbieta Zawadzka, mówią zupełnie co innego. Kapral Jan Gralewski został pochowany na cmentarzu w Gibraltarze wśród pułkowników Johna Whitleya, pracownika wywiadu brytyjskiego na Indie, oraz Wiktora Cazalet, członka parlamentu brytyjskiego i łącznika Winstona Churchilla przy rządzie polskim. Dodam, że pułkownik Cazalet był ojcem chrzestnym znanej amerykańskiej aktorki Elizabeth Taylor. Na nagrobku Jana Gralewskiego widnieje napis: pułkownik Jan Gralewski. Jak to możliwe? Jan Gralewski był w stopniu kaprala, więc dlaczego widnieje napis pułkownik? Kim naprawdę był Jan Gralewski? W roku 2012 Instytut Pamięci Narodowej uzyskał zgodę rządu brytyjskiego na przeprowadzenie ekshumacji grobu pułkownika Jana Gralewskiego, która miała wyjaśnić, czy faktycznie leży tam Jan Gralewski i czy został zastrzelony, tak jak mówiły dokumenty sporządzone przez podpułkownika Protasewicza.
Niestety, na kilka dni przed planowaną ekshumacją Instytut Pamięci Narodowej wycofał się z przedsięwzięcia i badań. A przecież grób kaprala pułkownika Jana Gralewskiego stanowił klucz do największej, wciąż niewyjaśnionej tajemnicy II wojny światowej. Na zakończenie pozwolę sobie przytoczyć wypowiedź naczelnika oddziału Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie, prokuratora Marcina Gołębiewicza. Nie wierzę, że generał Władysław Sikorski zginął w katastrofie lotniczej. I też jestem zwolennikiem tezy, którą przez 16 lat badał świętej pamięci dr Dariusz Baliszewski, że generała zamordowano na Gibraltarze, a reszta to mistyfikacja i dziwny konglomerat współdziałania polskich i brytyjskich służb specjalnych, by pozbyć się nie tylko generała, ale też jego córki, porucznik Zofii Leśniowskiej, której jeden z elementów biżuterii osobistej znaleziono w hotelu w Kairze, gdzie przebywał sowiecki ambasador Mański, który też był w Gibraltarze, w czasie kiedy zamordowano polskiego premiera i naczelnego wodza.